Witam serdecznie, moim gościem Marek Knurowski, Gold Team Meble Lorek. Cześć, witam. Wielkie emocje w ćwierćfinale, w drugim ćwierćfinale pokonujecie Dunajec Nowy Sącz 2-0. Wynik dwubramkowy, ale chyba taki dość wyrównany, prawda? No tak, ciężki mecz był. Przez cały mecz praktycznie na remis, zero sytuacji, gdzieś później się otworzyło dopiero. Jak zaczęliśmy trochę szybciej grać, ale też duże zmęczenie, więc mecz tak wyglądał cały, nie? Solidna drużyna Dunajec. Więc ciężko się grało. Dzisiaj wydaje mi się, że na tym meczu Przemek Kumor troszkę indywidualnie zrobił różnicę. Zgodziłbyś się czy nie? No tak, jak mecz jest na remis, to musi ktoś wejść w obronę i oddać strzał. Jemu się to udało, później faul, przedłużony karny, znowu wpadło, więc fajnie. Dostałeś żółtą kartkę w końcówce meczu, ale ja bym powiedział tak uczciwie, że chyba taktycznie dobrze to zrobiłeś, bo zawodnicy wychodzili z kontrą. No tak, no musiałem go faulować, wiadomo, ja też jestem nerwowy, więc coś tam powiedziałem, czego żałuję, no ale skończyło się żółtą kartką. Jedziemy dalej, Gold z takim graniem jest w stanie zajść aż do finału. Jeszcze tylko jeden mecz, bo tam się znajdą w finale już trzy zespoły w takim minim turnieju. No teraz zrobimy wszystko, żeby wygrać, no po prostu zobaczymy, co na hali pokażemy. Zmęczenie jest duże, bo gdzieś jeszcze liga, ostatni mecz z Sylwią, też ciężko wybiegany, no zobaczymy, będziemy się starać. I ostatnie pytanie, wracając do tego meczu z Sylwią, może takie mecze jak ten właśnie, wygrany w cierpieniu i bólu, dzisiaj dam taki power, że też pójdziecie po sukces. No tak, uwierzyliśmy od tego czwartku, że potrafimy, nie? Gdzieś Sylwia nam cały czas nie leżała. No ale taktycznie zagraliśmy mądrze i udało się wygrać i teraz jedziemy na tym cały czas. Czekamy na rozwój wydarzeń. Dziękuję za wiatr. Dzięki wielkie.